Dojechałam do Newcastle, cześć. Jest sobota. Niespóźniona na czas, a właściwie przed czasem. Tak, ja. Dzisiaj jest już życie o tej godzinie w Newcastle. Zazwyczaj jestem wcześniej, jak jadę na kiermasz, a dzisiaj jestem trochę później i jest życie. Dużo ludzi, jest ciepełko, jest może nie słonecznie, ale przyjemnie. I teraz idę szukać mojego przystanku. Tak naprawdę nie do końca wiem, skąd mam jechać. Miałam w ogóle przy St. Mary's Place wysiąść, ale wysiadłam sobie na dworcu. No, wysiadłam sobie na dworcu, więc się kawałek cofam. No i jadę dokładnie do Gosford Shopping Center. No ciekawe, jak tam będzie. Jestem bardzo ciekawa. Przetachałam tą walizkę przez krawężnik, bo przechodziłam przez ulicę, to się do was nie odzywałam. A co jeszcze mogę powiedzieć? No, wzięłam cały majdan ze sobą, cały dosłownie sklep wzięłam, nie wiem dlaczego. Tym bardziej, że mam tylko pół stołu. Pewnie dlatego wzięłam wszystko, bo tak naprawdę nie wiem, co chcę dzisiaj głównie sprzedawać, bo zawsze mam jakiś taki produkt, który bardziej chcę sprzedać. A dzisiaj nie wiem, bo nie wiem, czego się spodziewać. Nie wiem, jacy są klienci w tym Gosford. No i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu wzięłam wszystko. Swoją drogą walizka mi się kończy i będzie trzeba zainwestować w nową. A ja tą tak lubię, bo ona jest taka przepałowa, różowa, jeszcze z tą czaszką od Gandhi. No, także... Także no, ale nową walizkę trzeba już kupić za jakiś czas. No, jeszcze tam kilka tych kiermaszy może przeżyję, ale nie liczyłabym na wiele. I tak dużo wytrzymała. Ona była kupowana w Polsce dosłownie dzień przed wylotem do Anglii. Nie wiem, za jakąś stówkę w Action, także no, wysłużona waliza. Ta walizka była w Londynie nawet. Chyba nie mogę przejechać. Ups, sorry za przekleństwa. Dobra. Ja się może skoncentruję na iściu, na miejsce, bo wyglądam trochę jak głupek, gadając do telefonu i nie umiejąca poradzić sobie z tą walizką. No i tak, jeszcze włosy w pusi. No i przejeżdżałam tędy autobusem i znowu tu jestem. Zobaczcie gdzie. Tu jestem. Patrzcie, jakiego mamy pięknego anioła z mieczem. I tu mamy... To jest kościół czy katedra? I don't know. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale lubię ten kościół. Bo wygląda ładnie. W ogóle centrum, zobaczcie, wygląda ładnie. Ale wy to wiecie. No, tam miałam wysiąść. Za tym szarym autobusem tam jest jeden i drugi przystanek. A ja se wysiadłam gdzieś tam. Tam hen daleko. A jeszcze wam coś powiem. To jest Northumberland Street. I tam są te wszystkie Primarki, McDonaldy i tak dalej. Tam jest też jedno z wejść do Eldon Square. Nawet... O, tu jest napisane, że Eldon Square. No. I ta ulica kiedyś prowadziła... Gdzie ona prowadziła? Nie wiem, czy nie do Edynburga. I tutaj normalnie samochody jeździły, ale to było, wiecie. Dawno, dawno temu. Bardzo dawno temu. Teraz to jest deptak. No i jestem na przystanku i będziemy jechać stąd.
czyli będziemy, nie jestem u siebie w domu, to mogę wam pokazać szczegółowo, jak będę jechać. Tu będziemy jechać tym o 8:06. Jak widzicie, paznokcie wczoraj zmyłam. No to też już zaczynają się otwierać różne greksy i tak dalej. Nie wiem, jakoś mam ochotę dzisiaj wam nagrywać, bo dawno nie nagrywałam i chyba się stęskniłam za nagrywaniem. No, tak myślę. Ale dobra, ja teraz muszę sobie troszeczkę mojego tutaj kopcika pokopcić, bo jeszcze dzisiaj nie kopciłam i sama mam ochotę zakopcić, a co? No. I jeszcze nie mogę, no to przynajmniej zakopcę, nie? No. No i teraz ładnie będzie, że namawiam do palenia. Nie, nie namawiam, nie palcie. Dobra, zmiana planów. Przeszłam się na inny przystanek. Dokładnie na drugą stronę, bo byłam tam. Byłam tam. A teraz jestem tu pod kościółkiem. Bo wiecie co? Bo się zorientowałam, bo ja jeżdżę liniami Go North East. Ja kupiłam sobie przed wyjściem bilet na cały dzień. No to po co ja mam u innego przewoźnika, a ta 30, którą miałam jechać, to jest Stagecoach. I po co... O, właśnie jedzie. No, Stagecoach. I po co ja mam płacić za ten autobus, jak zaraz 23 po będę miała ten kurczy autobus z naszego tego, z naszego Go North East. Więc po co? No. Będę ciut później, ale i tak będę na czas, kiedy muszę być, więc luz. Ale ja byłam po złej stronie ulicy wtedy wcześniej, co chciałam tym wcześniejszym autobusem jechać. Także i tak dobrze, że przeszłam na drugą stronę. Ale by było. One często jeżdżą, jeździ i dużo tych autobusów w tamtą stronę, więc luz. No. Ale... No taka jestem gapa, no. Rano mózg jeszcze nie funkcjonuje. Dobra, siedzę w autobusie. Ale wiecie co, z tamtej strony też będą 30 chyba dojechała, bo one są tak różnymi stronami po prostu jadą. No. Przyjechał tak 3 minuty spóźniony, ale dobra, nie szkodzi, bo i tak będę na czas w miarę. Bo Wiktoria zazwyczaj tam jest na za 20, więc akurat tak będę. No. Już się z nią kontaktowałam, już pisałam, że zaraz będę jechać. No, także zaraz się widzimy. Jestem, dotarłam. No i co? Okazało się, że pół stołu wystarczyło mi na wystawienie całego prawie sklepu mojego, więc całkiem spoko. Dobrze, że to wszystko wzięłam. Ale dobra, moje stoisko wy już widzieliście 100 razy, jak nie milion. A tutaj mamy, proszę bardzo, mamy artystkę, moją koleżankę, Wiktoria Anna. Takie piękne rzeczy maluje. Akwarelami, prawda? Takie ładne rzeczy ma. W części tu są oryginały i w części są reprodukcje, ponieważ robi takie i takie na sprzedaż. A czy ty się chcesz pokazać? Ja wam zostawię namiary w opisie i tutaj wam w opisie dam wam namiary na Wiktorię. I jak ktoś będzie zainteresowany, no to będzie wiedział, gdzie jej szukać. A swoją drogą, tutaj Wiktoria organizuje warsztaty malowania akwarelami. Także tutaj też możecie się zgłaszać, jak jesteście z okolicy, bo to jest tylko stacjonarnie, prawda? Online nie robisz takich warsztatów. Na razie jeszcze Wiktoria nie robi, ale nigdy nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Natomiast osoby, które są tutaj z bliska, proszę bardzo, zapraszamy. Pamiętacie, jaka była pogoda, jak tu jechałam? Zobaczcie, co tu się na dworze dzieje. Ale kurde, leje. Dobra, bo ja sobie teraz wyszłam po prostu pooglądać, jak tu wygląda to centrum handlowe.
Matko. Tu jeszcze trochę deszczu. A nie, tu wam nie pokażę trochę deszczu. Tu było to drugie wyjście. O, tam jest jakiś park w ogóle. I tam ponoć też mają stoiska. Idziemy zobaczyć. Ojej, dobrze, że mają parasolki. Okay, thank you. Okej, okay, jestem. No, poszłam się przejść, zobaczyć jak to tu wygląda. I wracam na swoje stoisko. Jestem już w centrum, jest godzina 15:45. A tutaj mamy kino. To tutaj mamy kino. Jadę do domu. No ja się już melduję z domu, z mojej sofy. No, to był bardzo fajny dzień. Zdaję wam relację, że kiermasz był bardzo udany. Było bardzo fajnie, miło, przyjemnie. Coś tam się zarobiło. I tak oto jestem. Teraz kolejna sprawa. Dzisiaj był równolegle organizowany kiermasz dla Eli, o którym wam wspominałam. Już się dowiedziałam, że któraś z szoperek została sprzedana. Widziałam tam relacje dziewczyn. Słuchajcie, tyle osób się zaangażowało. Po prostu cała kafejka Magdy tonie w podarunkach. No szkoda, że nie mogę was teraz tak jakby tam nawołać, bo wy zobaczycie to później, ale naprawdę to jest coś niesamowitego. Powiem wam tak, co możecie zrobić. Jeżeli macie ochotę pomóc, ja podam wam linka do zbiórki. To jest na stronie Thanksgiving. Coś takiego chyba jak się pomaga w Polsce. Ja tam też coś tam od siebie dorzuciłam. Strona działa bardzo sprawnie, szybko ta wpłata idzie, nie ma żadnych komplikacji. Ja tylko wklepałam dane karty i cała płatność momentalnie się tam sobie tam wpadła. Więc jeżeli macie ochotę pomóc, jak najbardziej, just do it. A wiecie jak to jest. Warto sobie nawzajem pomagać. Nigdy nie wiadomo, kiedy kto będzie potrzebował pomocy, a nawet jeżeli nie, to no, ratowanie
ratowanie osób przed chorobami to jest jedna z najpiękniejszych pomocy, jakie możemy tak naprawdę zrobić. Tak jak mówię, link do zbiórki jest tutaj w opisie filmu i bardzo fajnie będzie, jeżeli się dorzucicie, czy jesteście z Polski, czy jesteście z Anglii, czy jesteście z Polski, a na przykład, ja nie wiem, jak to tam wpłaty na przykład z polskiej karty, więc no, na tym się nie znam, ale nie wiem, warto spróbować. No i co? No i działamy dalej. Jutro też będzie kiermasz. Ja prawdopodobnie na niego nie podjadę, bo już chyba jutro nie dam rady. No. Tak więc jest dzisiaj udany dzień. Ja zrobiłam dzisiaj swoje. Tam, tak jak mówię, równolegle dzieje się cały czas akcja. No, kafejka już jest teraz zamknięta, ale przez cały dzień po prostu tam dziewczyny działały. No mówię wam, normalnie kafejka tonęła w tych wszystkich rzeczach, które były przekazane na ten kiermasz i to jest niesamowite. To pokazuje, jak naprawdę potrafimy się zjednoczyć w imię jednej ważnej sprawy. I niech tak będzie. Jednoczmy się, kiedy trzeba i działajmy. Dobra, ja już nie przedłużam. Myślę, że zakończę tego vloga, bo tylko tak chciałam wam w skrócie powiedzieć, co to się dzisiaj wydarzyło, jak to było i tak dalej. No i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa. A ja idę odpoczywać. Idę. Nigdzie się nie ruszam, nigdzie nie idę. Leżę dalej.